Trwa karnawał. Uczniowie Polickiej Trójki po ciężkiej pracy w pierwszym semestrze odreagowali stres, bawiąc się podczas balu przebierańców. Rok szkolny znalazł się na półmetku, a uczniowie niewątpliwie zasłużyli na odpoczynek. Żeby dobrze się bawić, nie trzeba wiele. W balu wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z najmłodszych klas szkoły podstawowej nr 3. Porządku i dyscypliny pilnowali przyszli funkcjonariusze służb mundurowych. Wybrałem policjanta, bo mój wujek jest policjantem. Chciałem być żołnierzem, ale nigdy nie byłem policjantem. I ja lubię łapać złodziei, jak wujek to robi. Przybrałam się za policjanta, bo policja jest fajna. Największą inspiracją w wyborze kostiumu stały się bajki i filmy przygodowe. Możliwość wcielenia się w postać ulubionego bohatera to spełnienie marzeń wielu dzieci. Przebrałem się za Harry'ego, bo dużo razy go oglądałem i go lubię. Oj, mocno. Przebrałam się dlatego, bo lubię kolor żółty i granatowy i lubię też bajkę Minionki. I się przebrałam za piratkę, bo lubię piratki z Karaibów. No, przebrałem się za klona ze Star Wars. Bardzo lubię ten film, dlatego się za niego przebrałem. Pomysłów na oryginalny strój nie brakowało. Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili podziw, a nawet przerażenie. To jest strój ducha, który nawiedza dom i taki... taki chciałam. W przypadku Julii wybór stroju nie był przypadkowy. Dziewczynka dobrze wie, kim chce zostać w przyszłości, dlatego od najmłodszych lat wciela się w wymarzoną rolę. Przebrałam się za cheerleaderkę i przebrałam się dlatego, bo bym chciała zostać w przyszłości też tą cheerleaderką. Nie dla wszystkich wybór stroju był tak oczywisty. Byli tacy, którzy wahali się do końca. No, przebrałam się za kota. Myślałam nad tym, żeby się przebrać w sumie za jakąś księżniczkę, ale jednak nie. Przebrałam się generalnie za ninja. W sumie lubię ninja, ale miałam jeszcze być bokserem, ale generalnie wybrałem ninja. I przebrałam się za robota, no bo lubię roboty. I myślałem o takim stroju z klasatki. Wybrałem Spidermana dlatego, że go lubię. Zastanawiałem się nad strojem żołnierza, no ale go nie mogłem kupić, bo nigdzie nie było. W Polsce tradycje hucznych zabaw zastąpiły kameralne bale i przyjęcia. Ludziom brakuje czasu, finansów i często chęci na karnawałowe szaleństwo, ale nie dzieciom, które są mistrzami we wcielaniu się w najróżniejsze postacie.